Spoko i dobro, prezentuję i objaśniam. Pierwszy raz w historii mam okazję zaobserwować sytuację, kiedy to rzeka płynie pod mostem, jak i na moście, więc sugeruje to, że opady są rzeczywiście dosyć duże, co świadczy też o wszelkich naszych strojach, które posiadamy. Jeśli oczekujecie super widoków, super przestrzeni, super hotelu, to nie idźcie tutaj. Dolina za bramką jest największą z trzech dolin w północnym stoku Łysanek. Wejście do niej nie podlega opłacie. Nie dajcie się więc nabrać, gdyby ktoś żądał od was takiej zapłaty. Nazwa doliny pochodzi od formacji skalnych, które ją zawężają, tworząc naturalne bramki. Aby ułatwić wejście do doliny, największa z nich została zburzona na polecenie Towarzystwa Tatrzańskiego w 1875 roku. Obecnie zostało kilka mniejszych. Na zboczach doliny podziwiać można interesujące formy skalne utworzone z dolomitu, między innymi jasiowe turnie. Niektórym nadano takie nazwy jak Dziadula, Kogutek, Zakonnik, Matka Boska. Doszukiwaliśmy się, gdzie jest ten kogut i dopiero z dołu żeśmy zauważyli, że jest to rzeczywiście taki kogut. Ma grzebień, ma dziób, ma ogon, zasadniczo jak grzyb. Cisku. Naucz nas podążać drogą pokory. Franciszku, naucz nas podążać drogą pokory. Pobyt w dolinie umila szum potoku z zabramki, który w kilku miejscach posiada urocze kaskady. Ciągle nas w twym sercu wypaliła to, co wielkie w oczach ludzi jest. I cała dolina liczy 2 km i zajmuje 100 hektarów. Jeszcze po II wojnie światowej, idąc doliną, można było dotrzeć do Doliny Strążyskiej. Była to tak zwana perć ponad skałki. Obecnie szlak turystyczny został skrócony i liczy zaledwie 830 metrów. Jest tym samym najkrótszym szlakiem w Tatrach. Aby go przejść, potrzeba około 20-25 minut. Wrócić należy tą samą drogą. Co z tym szlakiem? No tutaj się szlak kończy. A gdzie ta bramka? No bramka była na samym początku tego szlaku. To tu nic nie ma! Choć dolina dla wielu jest zupełnie nieatrakcyjna, chętnie bywał tu Goszczyński, Kasprowicz rozmyślał tu nad swoją pieśnią wieczorną, Gerson i Eliasz rozstawiali tu swoje sztalugi. Wszyscy oni spędzili długie godziny w tej dolinie, odkrywając jej pokorne piękno. Ponieważ dzisiejsza pogoda nie należała do najlepszych, zastanawialiśmy się, jak w takich warunkach mógłby brzmieć traktat o radości doskonałej tatrzańskiego piechura. Jeśli cieszysz się, że pogoda w Tatrach była tak dobra, że przeszedłeś całą Orlą Perć i nie boli cię żaden mięsień, to jeszcze nie jest radość doskonała. Jeśli będąc na Kozim Wierchu dostałeś od szefa z pracy wiadomość, że dostałeś właśnie podwyżkę, to jeszcze nie jest radość doskonała. Ale jeśli jesteś nauczycielem lub studentem i w ostatnie dni wakacji chciałeś to sobie przyjechać i odpocząć, ale jest zimno, pada, jest mgła i ogólnie jest ci nieprzyjemnie. Jeśli przyszedłeś na koniec szlaku i chciałeś chociaż sobie trochę odpocząć, zjeść kanapkę, ale akurat przyszedł inny głodny turysta i oddałeś mu tę kanapkę. Jeśli to wszystko zrobisz i nie utracisz spokoju i wiary, to naprawdę posiadłeś z Bożą pomocą radość doskonałą. Dobry, można przejść? Nie. Ja chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy strumyk, taki rwący, typowo górski strumyk. Jak ktoś chce na przykład nagrać reklamę jakiejś wody, to tutaj jest super miejsce właśnie na to. I ten strumyk ma jeszcze jedną ciekawą cechę, bo sprawia wrażenie, że u dołu jest go mniej niż u góry.